Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 88 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 56. Zmiłuj się nade mną Boże, bo czyha na mnie człowiek uciska mnie w nieustannej walce. Wrogowie moi bezustannie czyhają na mnie, tak wielu przeciw mnie walczy. Podnieś mnie, ilekroć mnie trwoga ogarnie. W Tobie pokładam nadzieję. W Bogu wielbie Jego słowo. W Bogu ufam, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Przez cały dzień mi uwłaczają, przeciw mnie obracają wszystkie swe zamysły. Ku mojej zgubie się schodzą, śledzą moje kroki, godzą na moje życie. Ocal nas od ich niegodziwości, Boże, powal w gniewie narody. Ty pospisywałeś moje kroki tułacze, przechowałeś łzy moje w swoim bukłaku, czyż nie są spisane w twej księdze? Wrogowie moi wycofają się wówczas w dniu, gdy cię wezwę. Potem poznam, że Bóg jest ze mną. W Bogu wielbię jego słowo, wielbię słowo Pana. W Bogu ufam, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem. Tobie oddam ofiary pochwalne, bo ocaliłeś moje życie od śmierci i moje nogi od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. Księga Syracha w rozdziałach od czwartego do szóstego kontynuuje tematykę moralności, etyki. I praktycznych rad dotyczących życia zgodnego z wartościami religijnymi i społecznymi. Dziecko, nie pozbawiaj biedaka możliwości życia i oczu potrzebujących nie męcz zwlekaniem. Nie zasmucaj duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku. Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj zdatkiem dla potrzebującego. Nie odpychaj proszącego w ucisku, a od ubogiego nie odwracaj oblicza. Nie odwracaj oczu od proszącego i nie dawaj człowiekowi powodu, aby cię przeklinał. Gdy bowiem przeklnie cię w goryczy duszy, ten co go stworzył wysłucha jego życzenia. Czyń siebie godnym miłości zgromadzenia, a przed możnym skłaniaj głowę. Nakłoń ucha ku biednemu i łagodnie odpowiedz mu pozdrowieniem. Wyrwij krzywdzonego z rąk krzywdzącego, a gdy sądzić będziesz, nie bądź małoduszny. Bądź jakby ojcem dla sierot, a jakby mężem dla ich matki, a staniesz się jakby synem najwyższego, i miłować cię on będzie bardziej niż twoja matka. Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę nad tymi, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, ten miłuje życie. A ci, którzy dla niej rano wstaną, napełnią się weselem. Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę. A gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi. Którzy jej służą, oddają cześć świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, będzie trwał bezpiecznie. Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy? I posiadać ją będą jego potomkowie. Z początku, powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, zada mu ból swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy. Następnie, powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go, i odkryje mu swe tajemnice. A jeśli by zszedł na bezdroża, opuści go i wyda go potężnej klęsce. Uważaj na okoliczności i strzeż się złego, a nie będziesz się wstydził samego siebie. Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza, i wstyd, który jest chwałą i łaską. Nie miej względu na osobę ze szkodą dla swej duszy, i nie wstydź się, aż tak, by to było Twoim upadkiem. Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba. Mądrość bowiem poznaje się z mowy, a wykształcenie ze słów języka. Nie sprzeciwiaj się prawdzie, ale wstydź się swego braku wykształcenia. Nie wstydź się wyznać swych grzechów, a nie zmagaj się z prądem rzeki. Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim, i nie kieruj się względem na osobę władcy. Aż do śmierci, stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył za ciebie. Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach. Nie bądź jak lew we własnym domu. Nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn. Nie miej ręki wyciągniętej do brania, a do oddawania zamkniętej. Nie polegaj na swych bogactwach i nie mów, one mi wystarczą. Nie daj się uwieść rządzą i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów, któż ma nade mną panować, albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość. Nie mów, zgrzeszyłem i cóż mi się stało, albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź bez obawy co do przebaczenia, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów, wielkie jest jego miłosierdzie, zgładzi mnóstwo moich grzechów. U niego bowiem jest miłosierdzie, ale i gniew. A na grzeszników spadnie jego zapalczywość. Nie odwlekaj nawrócenia do Pana, ani nie odkładaj z dnia na dzień. Nagle bowiem gniew jego przyjdzie i zginiesz w czasie odpłaty. Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w dniu klęski. Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze, ani nie chodź po każdej ścieżce, tak bowiem czyni grzesznik o dwoistej mowie. Twardo stój przy swym przekonaniu, i jedno niech będzie twe słowo. Bądź skory do słuchania, a odpowiadaj po namyśle. Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu, a jeśli nie, rękę połóż na ustach. W mowie jest chwała i niesława, a język człowieka bywa jego upadkiem. Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą i nie zastawiaj swym językiem sideł. Bo na złodzieja spada hańba, a surowe potępienie na człowieka o dwoistej mowie. Nie uchybiaj ani w wielkich, ani w małych rzeczach, i nie stawaj się wrogiem zamiast być przyjacielem. Jak bowiem złe imię odziedziczy hańbę i naganę, tak również grzesznik o dwoistej mowie. Nie wywyższaj samego siebie w zamiarach swej duszy, by twoja dusza nie została porwana jak bawu. Liście zmarnujesz, owoce zniszczysz i pozostaniesz jak uschłe drzewo. Zła skłonność zgubi tego, który jej nabył i uczyni go pośmiewiskiem dla jego wrogów. Miła mowa przyciąga przyjaciół, a język uprzejmy miłe słowa. Żyjących z Tobą w pokoju niech będzie wielu, ale doradców jeden na tysiąc. Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj. Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim w dzień twego ucisku. Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na Twoją hańbę. Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie pozostanie nim w dniu twego ucisku. W powodzeniu twoim będzie jak drugi ty, z domownikami twymi będzie w zażyłości. Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem. Oddal się od swoich nieprzyjaciół, a miej się na baczności przed swymi przyjaciółmi. Wierny przyjaciel potężną obroną. Kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia. Znajdą go bogobojni. Bogobojny dobrze pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, taki i jego przyjaciel. Dziecko, od młodości troszcz się o karność, a do siwizny znajdziesz mądrość. Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobre jej plony. Trochę się utrudzisz, pracując nad nią, a wnet będziesz spożywał jej owoce. Jakże bardzo surowa jest dla nieuków, a lekkoduch w niej nie wytrwa. Jak potężny kamień próby go przytłoczy i nie będzie zwlekał z jej odrzuceniem. Mądrość bowiem jest w zgodzie ze swą nazwą i nie dla wielu jest dostrzegalna. Słuchaj dziecko i przyjmij moją myśl, a rady mojej nie odrzucaj. Włóż nogi w jej dyby, a szyję w jej obroże. Poddaj swój kark i dźwignij ją, a nie zrzymaj się na jej więzy. Całą duszą do niej podejdź i drugiej przestrzegaj ze wszystkich sił. Idź w jej ślady i szukaj a da ci się poznać. Gdy zaś ją posiądziesz, nie porzucaj jej. Na koniec bowiem znajdziesz w niej odpoczynek, a to ci się w radość obróci. Dyby jej będą dla ciebie potężną osłoną, a obroża jej szatą zaszczytną. Złota bowiem jest na niej ozdoba, a więzy jej splecione z fioletowej purpury. Jak szatę zaszczytną ją przywdziejesz, jak wieniec radości włożysz na siebie. Dziecko, jeżeli zechcesz, będziesz wykształcony, jeśli się przyłożysz, zdolny będziesz zrobić wszystko. Jeżeli będziesz lubił słuchać, nauczysz się, i jeśli nakłonisz ucha, będziesz mądry. Stań na zgromadzeniu starszych, a jeśli ktoś jest mądry, przyłącz się do niego. Chętnie słuchaj wszelkiej mowy bożej, a przysłowia rozumne niech nie ujdą Twojej uwagi. Jeżeli ujrzysz kogoś mądrego, już od wczesnego rana idź do niego, a stopa Twoja niech ściera progi drzwi jego. Rozmyślaj nad zarządzeniami pana, i do jego przykazań zawsze pilnie się przykładaj. On sam umocni twe serce, a upragniona mądrość będzie ci dana. Fragment Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 14, wersety od 43 do 72 opowiadają o dramatycznych wydarzeniach, które miały miejsce w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Od aresztowania Jezusa, aż do zaparcia się Piotra. I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: Ten, którego pocałuje, to właśnie on. Chwyćcie go i wyprowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi, i pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, Dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójce, żeby mnie pojmać. Codziennie nauczałem u Was w świątyni, a nie pochwyciliście mnie. Muszą się jednak wypełnić pisma. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł od nich nago. A Jezusa zaprowadzili do Najwyższego Kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim w oddali, aż na dziedziniec pałacu Najwyższego Kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu. Myśmy słyszeli, jak On mówił, Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką, i w ciągu trzech dni zbuduję inny nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: „Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie. Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: „ Czy ty jesteś Mesjasz, syn błogosławionego? Jezus odpowiedział: ja jestem. A ujrzycie syna człowieczego siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze trzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, jak wam się zdaje. Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego. Zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: Prorokuj! Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła: I ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył, mówiąc: nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca ujrzawszy go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: to jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: Na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś także Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać Nie znam tego człowieka, o którym mówicie I zaraz powtórnie zapiał kogut Wspomniał Piotr na słowa, któremu powiedział Jezus Pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz I wybuchnął płaczem Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok.